Dany jest ciąg geometryczny a n, określony dla n większego bądź równego jednemu, w którym a1 to pierwiastek z 2, a a2 to 2 pierwiastki z 2, a a3 to 4 pierwiastki z 2. Wzór na nty wyraz tego ciągu ma postać. Naszym zadaniem jest wskazanie jednej poprawnej odpowiedzi. Wzór ogólny ciągu geometrycznego to a1 razy q do potęgi n minus pierwszej. Pierwszy wyraz znamy. To pierwiastek z 2. Do wzoru ogólnego brakuje nam Q. Aby obliczyć iloraz tego ciągu geometrycznego, wystarczy podzielić wyraz kolejny przez poprzedni, czyli np. a2 przez a1. Otrzymamy dwa pierwiastki z dwóch podzielić przez pierwiastek z dwóch, czyli 2. Wzór ogólny to pierwiastek z dwóch razy 2 do potęgi n minus pierwszej. Wśród podanych odpowiedzi nie ma takiej. Co zrobić? Należy przekształcić ten wzór do innej postaci. Pierwiastek z dwóch to 2 do potęgi 1 drugiej i to mnożymy przez 2 do potęgi n-1. Mnożąc potęgi o takich samych podstawach, przepisujemy podstawę, a wykładniki dodajemy. Otrzymujemy 2 do potęgi 1,2, dodać n, odjąć 1, czyli 2 do potęgi n-1,2. Rozdzielmy to na iloczyn dwóch potęg. Otrzymujemy 2 do potęgi n tej razy 2 do potęgi minus 1 drugiej. 2 do potęgi minus 1 i drugiej to inaczej 1 przez pierwiastek z 2, więc otrzymujemy 2 do potęgi n tej przez pierwiastek z 2. Taki wzór znajduje się w odpowiedzi B. To jest poprawna odpowiedź. Wykonaliśmy nasze zadanie. Przejdźmy do ostatniego.